Teraz usiądź i słuchaj uważnie, bo powiem ci, jak kupić za 4 złote Forza Horizon 4, żebyś mógł grać cały miesiąc. Tylko słuchaj, nie potem weźmiesz klawiaturę do ręki. No tak, skąd to pobrać? Ja nie wiem, gdzie to znaleźć. Zobacz, usiądź i słuchaj. Chodzisz sobie na xbox.com, tutaj Xbox Game Pass, wkleję ci ten link, żebyś miał od razu, tak? Pobierasz aplikację nową Xbox Game. Po prostu aplikację pobierasz Xbox. Ta aplikacja po zainstalowaniu wygląda tak. O, tutaj masz Game Pass i masz tutaj dostępne gry. I teraz zobacz. Jak pobierasz tą aplikację i zainstalujesz, miesięcznie 18 zł kosztuje ten abonament. I możesz grać w Fordze, płacąc 18 zł miesięcznie, możesz grać w Fordze tyle, ile chcesz przez cały miesiąc, nie? Ale pierwszy miesiąc za 4 zł i możesz sobie zainstalować bez problemu. Forza Horizon pobierasz. Zobacz, ja sobie zainstalowałem inne gry. Nie mam tych gier. Sunset Overdrive. Tomb Raider i Gears of War 4 zainstalowałem sobie. Gearsa nie pobieraj, 113 GB waży, pierdzielony. Ale Fordze masz, tamte gry cię nie interesują, bo to jest film o Fordzie. Pobierasz Forza Horizon 4 i grasz standardową wersję, co prawda, ale za 4 zł. Po tym miesiącu, jak skończy się ten miesiąc, możesz tą subskrypcję anulować. Nie musisz tego płacić. Tak? I kupujesz, i masz tutaj też inne gry dostępne. To nie jest sponsorowane wideo, niestety. Bardzo mi przykro. Robię to wszystko dla was z dobrego serduszka. I możecie sobie naprawdę pograć w Fordze za 4 zł w tym miesiącu. Znaczy w momencie, kiedy sobie po prostu tą subskrypcję kupicie, bo pierwszy miesiąc jest za 4 zł. To do sklepu nie pójdziesz kupić chipsów. Nie kupisz ogórka i trzech pomidorów, tylko kupisz subskrypcję Game Pass i będziesz cały miesiąc grał w Forza Horizon. No, ciepło jest w domu, sieć trochę. Kurde. I teraz tak. Aplikacja Xbox to jest coś nowego teraz. Ona wcześniej, ta aplikacja nazywała się Xbox, to było to. Teraz What's New, to macie tutaj nowe rzeczy. Xbox Console Companion. To jest ta stara aplikacja i ona cię w ogóle nie interesuje. Olewasz temat, to nie jest ta aplikacja. Nowa aplikacja to jest Xbox tu i tu sobie pobierasz wszystkie gry, jakie tam sobie chcesz, nie? Czy nie chcesz. I wchodzisz, jak chcesz inne gry sobie zagrać, to patrz. Wchodzisz tutaj w Game Pass. Ja już kupiłem, bo bogaty jestem. 4 złote wydałem i mam. Zobacz. Wchodzisz tutaj i chcesz sobie zagrać wszystkie gry. I teraz powiem ci tak, suchą prawdę. Niestety, ale mało tych gier na razie jest. Ale są gry i są fajne gry. No, tutaj masz Gearsy, tu masz Ark Survival, był gdzieś Astroneer tutaj, jak sobie poskrolujesz. Masz Wolfensteina nowego, inne nowe gry są. No, można sobie pograć, tak? Jak ktoś nie chce kup. O, Metro Exodus jest. Grałeś w Metro Exodus? Nie grałeś. No to masz tutaj Metro Exodus na Windowsa. Wcześniej to był egzotyk na tego, nie? Na Battle coś tam, tego od Fortnite'a. A teraz tu masz i możesz grać. Są, no, poskrolujesz sobie, zobaczysz. I jeszcze jeden taki minus dla mnie był, bo trzeba było dużą aktualizację do Windowsa instalować, żeby ta aplikacja się pojawiła. Ale jak zainstalujesz, to możesz sobie za 4 zł pograć. Tam, jak pobierzesz tą aplikację, to tam będziesz miał komunikat o tym, czy masz zaktualizowanego Windowsa. Ci, co mają zaktualizowanego, to nie muszą. I teraz bonusowo, bo zawsze się pytają: Lucek, jak do ciebie dołączyć? Jak mam to zrobić? Ja nie umiem. Zobacz tutaj. Wchodzisz i wyszukujesz klubu. Wchodzisz tutaj, wchodzisz Find Club, wpisujesz. Jaki klub? Pyk. I pojawia ci się, no musi się tu pojawić, no nie ma opcji. Jest, jaki klub? Tu są tylko trzej membersi, to jestem ja i paru tam zaszczytnych. I tutaj zobacz, wchodzisz looking for group. Ja tutaj startuję party. Ty widzisz, że ja to wystartowałem. Dobijasz do tego party i fantastycznie. Na Xboxie robisz to samo, tylko że na Xboxie. Tam nie ma tej aplikacji, która nazywa się Xbox, tylko jest po prostu Xbox, nie?
pyk, ja tutaj się pojawiasz, ja potem daję zaproszenie dla wszystkich, którzy są w tej grupie i grasz ze mną na streamie, człowieku, wiesz jaka bomba? No i to jest w tej aplikacji. I teraz tak, ta aplikacja Xbox jest połączona z aplikacją Microsoft Store. Więc jak sobie coś tutaj kupisz, to samo będzie tutaj. I odwrotnie, jak coś sobie kupisz tu, to samo możesz odpalić stąd. Ja nie musiałem kupować Forza Horizon 4. Bogaty to wersję Ultimate kupił. No, to mi się od razu to pojawiło tutaj. I mam zainstalowaną i nie muszę się przejmować. Normalnie Forza Horizon możecie sobie pobrać tutaj i grać za 4 zł przez pierwszy miesiąc, potem płacicie 18 zł, ale nie musicie grać, nie? Kto wam każe grać? Ja wam każę? No nie każę, jak chcecie to grać i kupujecie, nie to nie. Boże, dobra. A i to jest wersja standardowa, nie wiem jak jest z dodatkami, bo dodatków chyba nie można w tym Game Passie mieć. No ale jak ktoś nie grał, nie ma hajsu, to sobie przetestuje, zobaczy jak się gra. Cześć.